Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy, moi drodzy. Kurczę, widzimy się w kolejnym odcinku z Gry Transport Fever. Ta misja jest dosyć ciężka, musiałem przeczytać sobie aż solucję, jak to zrobić, bo no najprostsze nie jest. Otóż, jak się okazuje, system turystyki nie jest specjalnie widoczny na obecnym stanie gry. Osoba pisząca tę solucję zasugerowała, że ponoć działa zrobienie linii autobusowych między miastami. To też spróbujemy zrobić dzisiaj, nawet jak to brzmi dosyć głupio. W najgorszym wypadku, jak będzie około 9 lub 7% tutaj, to można wyburzyć wtedy budynki ze strefy komercyjnej miasta, które ma małe zapotrzebowanie na... bo wtedy oni nie będą mieli gdzie kupować i będą zmuszeni latać do innych miast i to powoduje turystykę też. Zatem spróbujemy dzisiaj zacząć od linii autobusowych, więc spróbujmy skonstruować linię... Tak, pasażerskie, niech będą te Mercedesy, kupmy ich, ile to jest, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kupmy 10 Mercedesów i ta linia będzie się nazywała Stuttgart Köln Bus, tak się będzie nazywała ta linia, i ona będzie jeździła stąd, ze Stanley Road, aż tutaj, to będzie moja trasa autobusowa. Niechaj jeździ. Pisaliście jeszcze, że coś zrobiłem źle w Stuttgarcie. Przyznam szczerze, że spojrzałem sobie, otworzyłem sobie przegląd linii. Otwórzmy sobie Shuttle i ZTM, patrzcie. Pisaliście, że coś tu źle połączyłem przystanki, ale wydaje mi się, tak Shuttle i ZTM jest. Więc pomarańczowa linia jedzie dobrze, jedzie po prawej stronie ulicy, przez wszystkie przystanki, z tego co widzę. 4, 5, 6, 7. Potem wraca na 1. A linia... beżowa jeździ dobrze, jeździ tutaj i wraca. Więc nie do końca rozumiem, jaki był zamysł i sens tego komentarza. Może faktycznie coś pominąłem, nie wiem. Do końca nie wiem. Zatem dobra, tak zrobiliśmy linię autobusową między Kolonią a tym. I teraz podobną linię zrobimy tutaj. Która będzie jeździła stąd. Zatem potrzebuję nie zajezdnię tramwajową, a samochodową, czyli tą, tę zajezdnię. I analogicznie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No, wydałem dużo pieniędzy na to. Nowa linia, jeździ stąd, z Hamburg Transfer, aż do tu. I ta linia będzie się nazywała Hamburg Köln Bus. W ten sposób. No i puśćmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to Was zwiększa ochotę na podróże, czy też nie. Zaraz się okaże. Te drogi, jak jeżdżą? To są wąskie wiejskie? Gdybym użył magicznej różdżki? Tak, jesteście wąskim wiejskim. Mógłbym je poulepszać, żeby potencjalnie mogły jeździć szybciej, aczkolwiek nie jestem pewien, czy moje samochody w ogóle takie prędkości rozkręcają. Sprawdźmy przegląd naszych pojazdów. Zajezdnię samochodową potrzebuję jakąś. Ty walisz 65 na godzinę, czyli jeździsz szybciej. Ople Blitza jeżdżą po 60. Niestety będziesz się korkował, ale no jeśli mogę rozkręcić trochę tej prędkości, to nie widzę przyczyny, dla której miałbym tego nie zrobić, zatem poulepszajmy moje wiejskie drogi. Magiczną różdżką. Niechaj będzie. Zwłaszcza tę drogę, ten odcinek jest dla mnie kluczowy, bo... tutaj będą mogły jeździć szybciej, więc głupim by było nie ulepszać. Mówiliście, żeby po prostu porobić czteropasmowe w mieście, że one też troszkę pomogą. Jeśli miałbym korki, ja nie mam za dużych korków w mieście, w sensie inaczej. Nie są takie, żeby nie mogło obsługiwać ich moja komunikacja miejska. A to jest dosyć kluczowe dla mnie, jeśli chodzi o określenie prędkości drogi. Cóż to się dzieje? Długo się czeka na trasie Köln-Stuttgart, czyli zapewne samolotowej trasie, tak? To też zmniejsza, słuchajcie, chęć na podróże, wiecie? Moment. He? Gdzie tkwi problem? Już chyba jest dobrze. Nie wiem, poulepszajmy. Widzę, że... nie wiem, czy ja źle ulepszyłem je? Czy ja robiłem je złym narzędziem? Nie wiem, czy ja nie zmniejszyłem tych dróg. Możliwe, że to zrobiłem. No dobra, trudno. Wydaje się już być dobre drogi. Aczkolwiek nie, można jeszcze je ulepszyć. Skoro możecie jeździć szybciej, no to czemu by nie? Dobra, już ostrzeżeń nie ma. Patrzcie, 10% ma Kolonia, już chęć na podróże. Pozostaje Stuttgart. Spróbujmy to zrobić. Chociaż... to będzie dosyć kosztowna zabawa, ale zobaczymy. No i? Zadziałało absolutnie odwrotnie. Kolonia teraz spadła. Nie rozumiem.
co poeta miał na myśli? 1000 pasażerów do kolonii przetransportowałem. Dobra, widzę, że ZTM tu. Kolonia nie ma ochoty na podróże teraz absolutnie. Dużo mieszkalnych się zrobiło. Nie rozumiem. No jakoś to rozładujecie zaraz. No. Dużo osób do Stuttgartu lata. Teraz Stuttgart znowu wykręcił się do góry, a Kolonia nie. Nie rozumiem. Teraz Kolonia spadła. Chcecie latać stąd? Co kłamiecie? To jest linii Kolonia-Hamburg. To w miarę tam luzujesz te linie. A tutaj jak wygląda w Stuttgarcie lotnisko? No jest nawet obsadzone pasażerami. Hamburg-Stuttgart ma mało pasażerów. A nie jesteśmy teraz na samolot żaden. Sensowny znaczy się. Kolonia spadła teraz na zero. Była przez sekundę na 10. A Vianda kupimy czy Lockheada? Lockhead wozi więcej ludzi, więc myślę, że Lockheada bym dokupił. Kup mi Lockheada. Dorzuć cię na trasę Hamburg-Stuttgart. Lecisz? Drogo mi kosztują teraz te wszystkie trasy. Koń ZTM teraz przestał się wyrabiać. Cóż to się zadziało za abominacja tutaj? Ten terminal jest za duży już teraz. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Nieważne, ile osób, jak zrobimy duży terminal, i tak ma zawsze jedną drogę, więc... Więc to i tak zawsze będzie działało w ten sam sposób. Dobra, zbierasz ludzi. Co by wam jeszcze zrobić, żebyście latali? Nowy samolot tu się nie przyda. Dużo ludzi czeka na tego busa. O dziwo. Dorzućmy je do Stuttgart-Kolmbus. Bardzo dużo ludzi czeka na tego busa. No jest to alternatywny środek transportu teraz dla tych ludzi, ja wiem. I tutaj troszkę osób czeka na tego busa teraz. Dorzuć mi kilka. To będziesz... Hamburg-Kolmbus. Dobra. Kolm spadł na jeden, Hamburg spadł też. Ludzie przestali latać samolotami. Zrobiliśmy za dużo autobusów. Many dostaliśmy nowe. Nie wiem, czy sobie tymi liniami samochodowymi nie zepsułem wszystkiego. Teraz. Hamburg-Kolonia. Teraz tu spadło na 6% skomunikowanie, jak ja dokładam cały czas wam komunikacji. Nie do końca rozumiem tej misji, muszę przyznać. Jest ładnie nasycone, też 7% tylko skomunikowanie. Taki Stuttgart 36%. Tu dużo ludzi chce latać. Hamburg, Stuttgart. Stać mi na cokolwiek? Kolonia znowu na zero. Nie zawsze rozumiem, co poeta ma na myśli w tym przypadku. Teraz tu wzrosło. Daj mi pieniądze jakieś. Idź do linii Hamburg-Stuttgart. Go. Stuttgart rośnie, Kolonia teraz znacząco. Znaczy to jest, strasznie się waha ten element. Do tego stopnia, że nie wiem, jak do tego podejść, jak to ugryźć. Ponoć brak dużych kolejek sprawia, że na komunikacji sprawia, że dobrze to jeździ wszystko. Dużo ludzi czeka na tego busa z Hamburga do Kolonii.
to jest Stuttgart Köln. Obawiam się, że ta zajezdnia się zrobiła za mała. Muszę czy nie zrobić drugiej zajezdni tu obok. No lepiej działa jedno, licznie skomunikowana. No teraz wzrosła nam chęć. Stuttgart zaraz urośnie do 10%, jeżeli wszystko będzie szło dobrze. Kolonia zaczęła być niewydolna. Tu jedzie bus. Stuttgart Köln. Dobra, Hamburg Köln jeszcze muszą busy przyjechać, jadą. 10% jest Stuttgart, Kolonia ma teraz problem. No wyjeżdżajcie. Okej. Okay. Köln Shuttle. Shuttle dają radę. Znowu spadło wszystko. No bardzo dużo tych ludzi tu czeka. Nie wszystko rozumiem, jak to działa. ...60 na godzinę grzejesz. Aha, bo to są te gorsze busiki. Dobra, okej. Okay. Wynie 65 powinniście... Aha, bo pewnie nie macie ulepszonej drogi. No, dobra. To ulepsz do tej średniej szerokości. Moją magiczną różdżką. Dobra. Nowy tramwaj. Możemy zaraz pomyśleć, żeby podmienić tramwaje u mnie. Patrzcie, ile ludzi tu czeka. 75 osób na tego busa. Jak wygląda ten tramwaj? 60 na godzinę, 23 pasażerów. Zdecydowanie lepszy jest. Hamburg ZTM. Zamiennik. Weź tego Miraża ustaw. Tak, w 25% pojazdy. I jeszcze potrzebuję Köln ZTM. Pojazdy. O, czy zamiennik. Wyślij pojazd, Miraż, ok, tak, 25%. Jeszcze tramwaj 11 się musi zamienić na nowszy. Tu już się zamieniają. Dobrze, tu się zamieniło. Jeszcze tu się muszą zamienić teraz. 6-7, no, trochę się wyrównała nam teraz ta chęć do podróży. A to cały czas jest taki, wiecie, ici, nie? W sensie nie ma tutaj jakiejś dużej logiki. Aha, ty wozisz to wszystko. Dobra, zaraz wymienimy też moje ciężarówki. Kup mi parę tych... Co? Nie mam hajsów? No, nie mam, no. Bo wymieniam tramwaje też, to fakt. A, dlatego się mogło też nie wymieniać, bo nie mam pieniędzy. Warto by też te Mercedesy wymienić na lepsze ciężarówki. Kolonia urosła teraz do 9%. Straciła dużo pieniędzy. Ogromne zapotrzebowanie mają te linie tutaj. Są nowsze tramwaje już. Część się wymienia, część nie. Myślę, czy by nie zmniejszyć im waiting time'u, wiecie? Dobra. Daj im waiting time minutę. W ogóle otwórzmy kilka linii, posprawdzajmy. Köln ZTM ma. Stuttgart Köln Bus. Pojazdy, oczekiwanie 1. Shuttle nie, ZTM. Stuttgartowy, niech oczekuje minutę teraz. Przede wszystkim te z Köln mnie interesują. Köln towary nie, Köln Shuttle. Potrzebuję, żeby pojazd jeździł minutę. Daj mu zamiennik, no 25. Daj mu tego Merca. Tak, autozamiana. Zamieniaj się. I jeszcze potrzebujemy waiting time zmniejszyć gdzieś. Tutaj, Hamburg Köln Bus. Pojazdy. Na minutę zmieńmy. Teraz może to rozładuje trochę stację moją. Może. Macie maksymalnie czekać minutę. Ten strasznie długo czeka. Tramwaj. Köln Shuttle wziął ludzi. Tak, teraz Köln przez to, że ma taką niedrożność, dużo jest niechętny turystom. Ale mam straty.
Co mi aż takie ogromne straty przynosi? Może nie tu? Samoloty mogą mi teraz przynosić ogromne straty. Albo przynajmniej nie przynosić zysków. Köln, Hamburg, 7 samolotów przestały latać. Bo nie latają nim pasażerowie już teraz. Dwóch pasażerów. Jeźdź do zajezdni. Trzeba kilka samolotów będzie im zdjąć. Coś rozładowują powoli. Powoli, to prawda, to słowo klucz. Nie zdobędę chyba tego medalu z samolotami, niestety. Köln, Hamburg to jest ten droższy. Bo ludzie wolą teraz busami jeździć, nie? Gdzieś ty poleciał do zajezdni? Ty lecisz do zajezdni? Któryś miał polecieć do zajezdni? Ten do zajezdni leci, dobra. Hamburg, Stuttgart. I za tej linii teraz. A ciebie sprzedamy. Wiem, że pozbywam się tym samym trochę, wiecie, szansy na ukończenie tej misji z 15 medalami i z samochodami, ale no, trudno. Samolotami znaczy się. 15 samolotów we flocie, ale skoro teraz przestali nimi latać, no to jakby nie widzę sensu ich utrzymywać. Teraz już jest tylko 5 pojazdów. Z ogromną pojemnością, a niewielu pasażerów. Na tej ludzi latają teraz często. No ma, słuchajcie, rozładowywują to jakoś. I jak rozładowywują, to wtedy jest dobrze. Aczkolwiek moje tramwaje stoją w nieustającym korku. Tutaj. Pododawajmy tu pasy autobusowe, to zawsze luzuje korku. Tutaj też daj bus pas. I tu, w sumie to robię tylko po to, żeby zluzować korek. Boeing 737. 21 pasażerów, ale drogi jak 150. Trochę szybciej lata. I szybciej ładuje ludzi, to na pewno. Bo ma razy 6. 16% wzrosła chęć kolonii do transportu. Udało nam się szybko rozładować korek, niszcząc samochody. Stuttgart ma problem. Stuttgart ZTM jest mało wydolny. Dużo ludzi tu przyjechało. Kup pojazdy drogowe, te merce. Kup ich parę sztuk i wyrzuć je na Stuttgart ZTM. Okej, jedźcie. Zobaczymy, czy sobie poradzicie z tym ruchem. Hamburg, Stuttgart. Ewidentnie stąd ludzie nie chcą do Kolonii nawet latać. To ta linia jest wydolniejsza. A i znowu się zasypie. Tak, Köln znowu się zapchało. Myślę, czy nie zrobić im drugiej zajezdni i nie przerzucić ich i czy to nie pomoże. Milion to będzie kosztować. Chociaż nie, tutaj też skorkuje, a tu może nie skorkuje. Albo, nie no, tu potencjalnie. Dobra. Wiem, że to trochę zarżni mi zaraz komunikację i możliwe, że linie. Ale teraz tak. Dwie linie busowe potrzebuję tworzyć. W Köln wschód wam usuwam. I dostajecie ten dworzec. I tutaj tak samo. Okej. Macie teraz zmienić trasę. Wiem, że to będzie wszystkich pasażerów zabiło właśnie. Ogólnie całą resztę. Ale jakby jedna zajezdnia nie wyrabia. Z szatlami, z tramwajami nie wyrabiacie się. Halo, czy ty tramwaju ty nie powinieneś się wymienić na nowe? Köln ZTM? Pojazdy? Zamiennik? Jest autozamiana? Więc tramwaj 19 i 20 powinny się zamienić. A może nie są jeszcze za stare?
Dobra, to szczerze mówiąc, to już wyłącz im ten zamiennik. Będzie 100%. Okej. Okay. Dobra, tu się ustawiają ludzie. To może nam pomóc trochę z rozładowaniem całego tego Saigonu, który tutaj był w tej części trasy. Jeszcze odpalmy sobie tak. No narzędzie, ja bym chciał poprzyglądać się jeszcze dwóm trasom. Mianowicie chciałbym sobie odpalić trasy takie jak dwie busówki moje i spojrzeć, gdzie potrzebuję jeszcze dorobić bus pasu. Tu jest bus pas, tu jest bus pas, tu, 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 tu. 3 miliony za ten bus pas na tej trasie. Chrzanić to. Wystarczy bus pas mi przez środek miasta, tak żeby mogły latać troszkę szybciej. Jeszcze się trzeba przyjrzeć tutaj samolotom. Przekieruj się na linię Hamburg-Stuttgart teraz. Albo nie, na Köln-Stuttgart. O, na tej linii się przekieruj. Bardzo ładnie. Zbierzesz trochę ludzi. Okej. Okay. Zobaczymy, jak tutaj te busy się wyrobią teraz. Teraz ZTM zaczął się mieścić. I chyba ci też. Patrzcie, tramwaje przyjeżdżają w miarę płynnie. Czyli tylko są głupi piesi zawsze. Ale w miarę zaczynamy dawać radę i rozładowywać trochę ten korek tutaj. Pytanie, jak będą te busy sobie tutaj dawały radę. To jest intrygujące jeszcze. No tak średnio bym powiedział. Tu grzęźniecie? Tak, jesteście strasznie nieregularnie skomunikowani. Ha. Strasznie jest ten min-maxing w tej misji, nie? Dzisiaj jest taki bardzo nieregularny, powiedziałbym. Gdzie tu jest zajezdnia samochodowa? Tu. Kup mi parę merców, 3 sztuki. Odpal mi ten przystanek. Wyślij mi 2. Dobra, was wszystkich pójść na Stuttgart, Kolumbus. I kup mi ze 2 na Hamburg, Kolumbus. Lecicie. Żeby to rozładowywać szybciej. Busów ma być od luja. Wiem, że tym samym znowu zabijam sobie komunikację samolotów. Tym samym rentowność poszczególnych linii. Tak, Köln-Hamburg jest cały czas nierentowny. Zresztą Köln-Stuttgart skądinąd też. Hamburg-Stuttgart stał się rentowną teraz linią. To jest dziwne. Dobra. Tu podobną sytuację zrobimy. To znaczy damy bus pas. Tu. Bo wy stąd jeździcie głównie. Mhm. Aż potąd. Trzy i idź na tą trasę, tę trasę, przepraszam. Są jakieś busy. 10%, Stuttgart teraz padł. Kurde, Stuttgart przez chwilę był wysoko nawet. A coś... Aha, bo teraz tu niemal samochodów. Jest w cholerę samochodów, ale nie dają rady. To jest Stuttgart ZTM. Stuttgart Köln przede wszystkim tu ludzie czekają. Shuttle, ZTM, ZTM, no są niewydolne. Shuttle. Dobra, trzeba zrobić tą samą zasadę tutaj. Przystanek przerzucić gdzieś indziej. Chcesz spróbować, gdzieś tutaj go wcisnąć. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Mówię, ta większa zajezdnia by naprawdę nic nie dała. Ja już nad tym debatowałem sobie nawet w głowie, ale to by nam nic nie pomogło. Pierdzielni tutaj, teraz potrzebuję linię nie ZTM, nie shuttle. Gdzie jest bus? Tu widziałem jakiś bus. Te linie Stanley Road, trudno, usuwamy.
Tu masz zajezdnię teraz. Teraz zepsułem jeszcze raz. To potrzebuję. Narzędzie do buspasa. Hop. Swoją drogą dla ZTM-u też by się buspasy przydały. Pokaż mi jeszcze tę linię. Nowe autobusy akurat. Jak ta zacznie je wymieniać na nowe autobusy, to pęknę ze śmiechu chyba. Tak, żebyście nigdy nie mieli korków. Tędy jedziesz. Tu już macie na całe szczęście. Dobra, macie po buspasie porobionym. Chyba teraz zdarzyłem znowu chęć komunikacyjną im. No ale kolonia się teraz trzyma znowu. Stąd do Stuttgartu o dziwo chcą latać. Zmień ci trasę na kolonia Stuttgart. Może będziesz choć trochę wydolniejszy finansowo. Hamburg, kolonia, bus. Stuttgart, kolonia. Ho! To ta misja jest straszna, w sensie... Teraz bym wymienił ciężarówki jeszcze u siebie. Jezus Maria, to będą... Hamburg, towary? Niekoniecznie. To będzie Köln, towary, pojazdy. Zamiennik. Daj im tego mana. Z towarami. Niechaj będzie. OK, K25, tak. Rób autozamianę. Pokaż mi pojazdy. I podobną zmianę jeszcze będzie trzeba zrobić tutaj, na Stuttgart Kolnbus. Zamiennik. 80 na godzinę grzeje ten man. Będzie szybciej grzał i 3 razy szybciej się ładuje. OK, tak, 25. Stuttgart Koln też się niech zamieni. Otwórzmy sobie tutaj. Nie będziecie widzieli, bo będzie pod moją buzią. I Hamburg, Köln to samo. Zamiennik. Daj im tego mana. Tak. Pojazdy. Zróbmy tak. Trochę będzie rozpierdolu przez chwilkę. Köln, Stuttgart. Ilu ludzi chce latać? Niepojęte. Leć na tamtą linię. Dobra. Tu się pokrywają te linie. Zmiennik? Halo? Możecie się zamieniać już. Tu się zamieniają. Bardzo powoli na razie. Część się zmieniła, ciężaróweczek. Kupiłbym Boeinga jednego na tę trasę. Idź do linii. No Köln, Stuttgart, skoro tyle ludzi chce latać. Owa lokomotywa, nic mi to nie da. 1 000 000 i pełny samolot. 14%, Stuttgart ma kiepskie skomunikowanie, jeszcze 6%. Pokaż mi ten Stuttgart jeszcze. Kurde, przynajmniej nie czekają tu ludzie. Tu jeszcze jest tylko, że czekają. Zatem to jakoś w miarę rozładowywuje. W miarę. Tu pierwszego mana widzę, że wyrzucili. Ho. Jeszcze raz. To był nie Hamburg towary, tylko Köln towary. Zajebiście, wszystkie zamienione. To już nie. Tutaj dopiero pierwszy pojazd się zamienił. To jeszcze poproszę zamienę tutaj. Pojazd tylko wybierz mu. Daj mi tego manika. Z towarami. Okejka. Tak, na 25% pojazdy.
może przyspieszy. A, jeszcze jedną linię bym trzeba by podmienić. To będzie Stuttgart ZTM. Pojazd, zamiennik, no, wyślij pojazd, mana, tak. Pojazd. Niech on też się podmienia na tego mana. Ok, zaczynają zamieniać najlepsze samochody. Oj, wyłączymy. Hamburg towary mnie interesuje jeszcze. Już się chyba zamieniliście wszyscy z tego co widzę. Mhm. 100% nie. 7% urosło. Może to nowsze autobusy zrobiły? Nie wiem. Stuttgart ZTM ma nowe busy, widzę. Ładne są też te manniki, nie? Takie malutkie. W sumie takie dzisiaj w niektórych miastach jeżdżą, bo w PKS-ach, nie? Hmm. Strasznie chcę tym je zamknąć, wiecie? Jestem wściekły, że jeszcze nie mogłem tego zrobić, dlatego strasznie mi zależy, żeby ją zamknąć. 9%, patrzcie. Hamburg, Stuttgart. Puść mi Boeinga na linię. Lecisz. Kolonia, Stuttgart, tak mało ludzi? To z kolonii dużo ludzi. Spadło znowu. O chuj. Hamburg, Kolonia, bus. Nie chcą się zamienić. Trzy ciężarówki już jadą. Wolne, za wolno lecą cały czas. Zajezdnia drogowa, kup pojazdy drogowe. Leć do Hamburg, Kolonia, bus. To nie może tak wyglądać, że ich nie zbieracie, tych ludzi. Mhm. Brać to, rozładowywać to towarzystwo. 1% i mamy to. Teraz. Jest, powinno być. Halo, 10%. Kurwa, nie utrzymało się. A to nie jest tak, że to musi tylko wybić? Niedobrze. Absolutnie najgorzej. Nie wolno tak robić. Ale jesteśmy już bardzo blisko, patrzcie. Jest, teraz, no. Czy to się musi utrzymać? Jest. O, cholera. Co za irytująca misja. Strasznie irytująca. To jeszcze szło zrobić. Tego chyba nie. Ale tak skończyliśmy przed... Aha, tu trzeba było tylko wystartować przed 55. W porządku. Uch, irytująca. Dobra, zobaczymy co będzie dalej. A dalej, moi drodzy, mamy najnowszą technologię, ale to będziemy już robili w następnej misji, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byście wy, a to, moi drodzy, był Transport Fever. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.